Piotr, spróbuję to powiedzieć w skrócie, a więc najpierw zdobyty Puchar Ligi Angielskiej. Mam nadzieję, że nie pomylę kolejności. Potem zwycięstwo w lidze zapewnione. Tak jest. Następnie Puchar Anglii. I teraz zostało ostatnie wyzwanie, które oczywiście jest chyba najważniejsze i najcenniejsze dla każdego menadżera, czyli Liga Mistrzów. Jesteś w finale. Zagrasz z Bayernem Monachium. Wspaniale zaprezentowałeś się w półfinale z Barceloną. Przetrzymałeś szturm tych wspaniałych zawodników. Więc zapewne chciałbyś skompletować wszystkie możliwe trofea, które są dostępne. No i jestem ciekaw, jakie widzisz na to szanse i czy jesteś generalnie zadowolony z tego, co dotychczas, i powiedz nam o tym, co przed tobą. Ciężko byłoby nie być zadowolonym z tego, co się dotychczas działo. Jak na razie komplet trofeów. Zobaczymy, co się uda w tym meczu ugrać. Nie nastawiam się na nic. Tutaj już jest pełen luz. Zobaczymy, jak się piłkarze zachowają. Jeśli nic głupiego nie zrobią, to może być dobrze. Także zostawiam cię z tym ostatecznym wyzwaniem sam na sam i spotkamy się po prostu po meczu i porozmawiamy o tym troszkę szerzej, ok? Tak jest. Tak? Także powodzenia ci życzę. Dzięki. Tu już wszystko jest przygotowane, taktyki i tak dalej, także widzimy się dosłownie za jakiś czas.